Dzień dobry. Słuchajcie, Wielka Sobota, trzeba iść poświęcić jajeczka, koszyczki i tak dalej. No, żeby to zrobić, trzeba ładnie wyglądać. Tak jak mówiłem, zarost dwudniowy, głowica z otwartym grzebieniem, czyli próbujemy ją na takim, jak to się mówi, prawilnym zaroście, gdyby miała służyć jako do codziennego golenia. Na ten czterodniowy zarost, który był poprzednio golony, spisała się bardzo dobrze, fajnie. Zarost równo odrastał, nie ma go za wiele, świetnie. Modyfikację zrobiłem, w tym momencie rączka została zmieniona. Rączka ma 80 mm długości i słuchajcie, 135 gramów waży. 135 gramów waży sama rączka. Czyli cała maszynka waży 168. Taki wygibas. Słuchajcie, rączka prawdopodobnie ma gardowska. Też od kolegi Pimsa dołączona do tych maszynek, głowiczek, które mam tutaj do pokazania. No więc żyletka ta sama, Gillette Platinum. Dzisiaj mydełko SV-ka, Wielka Sobota, wielkie mydełko. Także SV-ka dzisiaj, do tego oczywiście woda. To jest liquid po goleniu do kompletu. No i nie może być inaczej. Jak słuchajcie, jeden z moich faworytów i wizualnie, i jakościowo, czyli Zenit Mandżurian 27 mm. Taki zestawik. Ale żeby się ogolić, należałoby lekko zwilżyć twarz. Ja sobie tutaj pozwolę szampon w kostce. Jako bliżej. Lekko twarz zwilżona. Co się ma dziać, to się będzie działo. Słuchajcie, mydełko lekko wodą zalane. Dawno nieużywane. Zapach fenomenalny, słuchajcie, bardzo się mi podoba. No i bawimy się w tygielku bezpośrednio. Teraz pytanie, ile trzeba tutaj pomachać, żeby nabić. Chyba za dużo. Nartgasków nie rozgrzałem. To jak ja teraz będę się golił? Ach, Łukasz.
już człowieku piprany, czyli szczęśliwy. Robocza koszulka, wiecie o co chodzi. Wody dodajemy. Jak dziecko w piaskownicy. Pędzel nabity jakby na trzy golenia. To mydło jednak jest wydajne, mega i fajnie się wyrabia. Biorąc pod uwagę, że planuję dwa przejścia, to zakładam, że skuteczność maszynka nie straciła za dwa dni. Więc no, towar jest elegancko nałożony. Wilżę maszynkę i próbujemy. Waga ciężka. Sam ciekaw jestem, jaki wpływ będzie miała zmiana tej rączki. Oprócz tego, że po goleniu zakwasy będą.
Okej, okay, płuczę twarz. To nie jest proste z tego mydła, słuchajcie, bo film jest fenomenalny. Jak chodzi o przebieg golenia, słuchajcie, z tą rączką, różnica jedynie w wadze czuć ją w ręku. Jakichś takich minusów nie widzę. Plusów zresztą chyba nie. Też nie ma jakichś. Jeśli tamta maszynka, głowica z tamtą rączką, z Razorokiem Hello, Halo, ważąca 80 gram, to tu mamy prawie dwukrotną różnicę. Chyba w przyjemniejsze golenie było tą lżejszą. Jedziemy pod włos. No, czuć tą wagę, powiem. Słuchajcie, powiem wam tak. Pierwszy, to się mówi, pierwszy czar prys. Dwudniowy zarost, czyli taki w moim przypadku chyba najtwardszy z jednej strony, taki najtrudniejszy do chwycenia. Troszkę widzicie poprawy grobi cały czas. Żyletka też już. Co miała? Najlepszego to już chyba zostawiła. Więc czuję troszeczkę inaczej tą maszynkę dzisiaj. Tą głowicę. Być może właśnie ta rączka też
już nie jest taka czarująca, dokończymy się, już nie jest taka czarująca, już nie jest taka fantastyczna. No po prostu głowica, która jest naprawdę skuteczna, słuchajcie. Skuteczność rewelacyjna. Agresja. Wcale się nie podniosła, więc jest maszynką w moim odczuciu. Nie jest maszynką agresywną. No właśnie. Ale tu widzicie, tu coś pochwytałem. O. Tu należało poprawić wcześniej. Przy tamtym goleniu tego nie było problemu. O. Więc... jest różnica. No, pędzel nabity, że można go... zostało tego towaru byle ile. Może nie wygląda, ale wszystko, słuchajcie, w środku. I to jeszcze by się delikatnie rzecz biorąc spieniło. Co do mydełka, no tu zastrzeżeń mieć nie można. Płucze twarz. Poleciała. Piecyk nie zdążył zagrzać. Świetnie, ogromny jestem. Bardzo fajnie. Potwierdzam wszystko to, co powiedziałem za pierwszym razem. Maszynka, głowica skuteczna, przyjemna. Bardzo fajne golenie, dwa przejścia, tu nic więcej, nie trzeba kombinować, może żuchwę jeszcze tu powinienem poprawić ją, co może uczynię, ale słuchajcie, nie jest to wymagane według mnie. Agresja dzisiaj delikatnie z tą rączką jest większa, być może właśnie to ta rączka ją inaczej, nie wiem, inaczej człowiek z tą rączką współpracuje. Ale to są minimalne naprawdę różnice. Woda. Dawno nieużywany zestawik dla mnie. Co tu dużo mówić? Klasa sama w sobie. Coś tam przyszczypało, słuchajcie. Coś tam przyszczypało. No, szyja gdzieś tu. No i to takie właśnie golenie dwudniowe za dwudniowego zarostu mnie tak mniej więcej wygląda. Mariusz, dziękuję. Kolejna pozycja zaliczona. Bardzo fajna maszynka, bardzo fajna głowica. Jeszcze dwie zostały, trzy. Jeszcze trzy chyba zostały. Mam nadzieję szybciutko ogarnąć temat. Nie zbaczamy z kursu. No, a dzisiaj co? Nie wiem, kiedy film się ukaże. Czy dzisiaj, czy jutro. W każdym razie po raz kolejny najlepsze życzenia na święta. Zdrowych, spokojnych. Udanych goleń samych. Zdrówko najważniejsze, koledzy sympatyczni i koleżanki.
jeśli oglądają kobiety. Super. Można i święcić jajka. Tak będzie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.